spotkanie w dniu 18. rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II. Chcemy swoją obecnością, modlitwą pokazać naszą więź z tym, który wielu z nas prowadzi w życiu ku Bożemu Królestwu. Chcemy uwielbić Boga za Jego osobę i dzieło, za Bożą naukę, którą nam pozostawił. Chcemy okazać swoją miłość wobec tych wszystkich oszczerczych pomówień, które padły pod adresem świętego Jana Pawła II. Nasza modlitwa będzie miała taki przebieg. Za chwilę odśpiewamy Bogu Rodzice, bo tak rozpoczyna się apel jasnogórski. Potem po chwili refleksji będzie apel Marii Królowo-Polskiej, następnie wysłuchamy koncertu, a na zakończenie pójdziemy pod pomnik Jana Pawła II, aby tam dziesiątką różańca pomodlić się za wstępnicę Jana Pawła II, potrzebne łaski dla nas. Niech ten czas naszej refleksji będzie owocny. Niech każdy z nas przywoła te wszystkie wspomnienia, które mamy w sercu, w związku ze sobą i dziełem Jana Pawła II, może nasze spotkania pielgrzymkowe, może nasze wyjazdy do Rzymu, może lektura jego kazań, książek, wszystko to, co Pan Bóg dał nam za jego pośrednictwem. Powstańmy teraz i odśpiewajmy Bogu Rodzice. Jego relikwie, cząstka tego świętego człowieka, któremu tak wiele każdy z nas osobiście zawdzięcza i któremu tak wiele zawdzięcza nasza ojczyzna, Europa i myślę w jakiś sposób i świat. Ale najważniejsze jest to, że był świadkiem Chrystusa, że do tego Chrystusa prowadził nas Maryjną drogą. To On w sposób szczególny podczas pielgrzymek na Jasnej Górze modlił się, prosząc Maryję, Królową Polski, o wstawiennictwo przed Bogiem w sprawach naszej ojczyzny, naszego narodu i nas. Teraz robi to w niebie, u Bogu Ojca Niebieskiego. Ojciec Święty, Jan Paweł II. Wiadomość o jego śmierci ogłosił 2 kwietnia 2005 roku 100 tysiącom wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra, jeden z najbliższych jego współpracowników, arcybiskup Leonardo Sala. Mówiąc: najdrożsi bracia i siostry, o godzinie 21:37 nasz najukochańszy Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca. Chwilę później ta smutna informacja obiegła cały świat. W Polsce odejściu papieża towarzyszy dźwięk dzwonów z innym kanałem. Jak serny dzwon, wszystkim życzę.
Światowych przywódców do poszanowania godności i praw każdego człowieka. Sprzeciwiają się jakiejkolwiek formie agresji. Nigdy jeden przeciw drugiemu. W dzisiejszym niespokojnym świecie jest to bardzo aktualne przesłanie. Wojna nigdy nie była i nie będzie sposobem na rozwiązanie problemów etnicznych, ekonomicznych, religijnych. Będzie zawsze złem uderzającym w człowieka i prowadzącym do destrukcji i zagłady. Dlatego jeszcze raz dziś powtarzajmy za naszym świętym Janem Pawłem II. Nigdy więcej wojny. Nie lękajcie się okazać miłość bliźniemu. Otwórzcie drzwi, Chrystusowi. Miłość zbudziła się w nas, by nadziei nie pragnę już nie. By spełnił się sen, żeby świat lepszy był. Tylko Ty, Panie, jak uciekać od zła. Tylko Ty, prawdę znasz. Ciebie potrzeba dzisiaj, tak jak słońca na niebie i gwiazd. Jest we mnie kraina przeźroczysta, blasku jeziora Genica. I noc, i lata czysta, poparta o ciche fale. Tu my góry serc, zamienione przez jedno serce. Jedno serce najprostsze, najładniejsze. Tu my góry serc, zamienione przez jedno serce. Jedno serca
na skwerek przed pomnik Jana Pawła II z jego relikwiami. Tam pomodlimy się w naszych sprawach, prosząc Ojca Świętego o wstawiennictwo przed Bogiem. Będziemy rozważali tajemnicę ukoronowania Maryi na Królowę Nieba i Ziemi. Tą prawdę wiary, która mówi, że człowiek po śmierci, jeżeli żył w przyjaźni z Bogiem, w stanie Jego łaski, cieszy się zbawieniem, nowym życiem. Życiem, w którym nie ma ani łez, ani bólu, ani cierpienia. Człowiek żyje wolno od wszelkiego zła, również od tego, które nas niszczy tutaj na ziemi. Wierzymy i ufamy, że Ojciec Święty jest poza wszelkim tym złem, które ostatnio próbuje się na Niego wylewać. I żeby potwierdzić naszą tą pewność, że jest święty, chcemy właśnie za Niego wstawiennictwem prosić o to, aby Bóg był obecny w naszym życiu, by nas wspierał, by nam błogosławił, byśmy mogli iść ku zbawieniu drogą Jego Ewangelii. Jeżeli ktoś ma napiony, proszę bardzo, zapalimy i idziemy po wieczności zapuszczę, że